wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w hali Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Przed nami drugi mecz o brązowy medal Energa Basket Ligi Kobiet, w którym miejscowość Ślęza zmierzy się z Wisłą Kampa Kraków. Rywalizacja. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. W pierwszym spotkaniu wrocławianki wygrały w Krakowie 66-62. To było bardzo wyrównane i zacięte spotkanie. Tak naprawdę o zwycięstwie Ślęzy w największym stopniu przysądziła czwarta kwarta, którą wrocławianki wygrały 23-13. Wcześniej przez wiele minut prowadziły koszykarki Wisły Kampa. No ale ostatecznie to Ślęza wywiozła bardzo istotne zwycięstwo z Krakowa. No i dzisiaj przed własną publicznością mistrzynie Polski koszykarki Ślęzy Wrocław będą chciały postawić drugi krok i zdobyć ten brązowy, także upragniony medal, 11 medal w historii tego klubu. Jeszcze słówko o tym meczu. W Krakowie wtedy najwięcej punktów dla Ślęzy zdobyły Elina Dikulaku 18, Charlie Zoll Norman 16, Tijana Aldukowicz 12 oraz Agnieszka Majewska 8. Po stronie krakowianek najlepsza była Chain Parker z 27 punktami. Oprócz niej konto punktowe zespołu z Krakowa wzbogaciły najbardziej Pieter Robockiewe 12 oczkami oraz Morika Rink 7. Oba zespoły mierzyły się oczywiście w sezonie zasadniczym. Wtedy dwa razy górą była krakowska Wisła, no ale to playoffowe starcie, najważniejsze tak naprawdę z tych dotychczasowych spotkań wrocławsko-krakowskich, padło łupem Ślęzy Wrocław. Rozpoczęła się prezentacja obu zespołów, a więc podajmy składy. Wisła Kampa Kraków dzisiaj w następującym zestawieniu. Z numerem 4 Leonor Rodriguez. 7 Magdalena Ziętara to kapitan zespołu. 10 Morita Reed, 12 Klaudia Niedźwiecka, 13 Faria Abdi, 14 Sonia Greinacher, 27 Katarzyna Suknarowska-Kaczor, 32 Chain Parker, 46 Tamara Radoczaj, 77 Biedre Labuckiene. Trenerem zespołu z Krakowa jest Krzysztof Szewczyk, a jego asystentem Aragones. Czas na Ślęzę Wrocław. Numery 4 to Zbarno z Krakowic, numer 5 Charlie Zoll Norman, kapitan zespołu, 11 Klaudia Sosnowska, 13 Tania Perys, 14 Diana Ajdukowicz, 15 Agnieszka Majewska, 21 Korki Grafers, 23 Marisa Kostanek, 25 Karina Szybała, 33 Dzielu Zundiwa, 77 Elina Pikulak. Trenerem Ślęzy Wrocław jest Arkadiusz Rosin, jego asystentem Krzysztof Stej. Jeśli chodzi o sędziów, ich także trzeba przedstawić. Są nimi Tomasz Trapiecki jako arbiter główny, a także Karina Pełka i Łukasz Jankowski. Komisarzem zaś pan Wojciech Chomicz. Tak jak wspomniałem, dzisiaj mecz o medal, a więc trzeba powstać, będzie hymn Polski. Thank you.
prezentacja, a także odegranie hymnu narodowego. To taka tradycja, że gdy przychodzi czas najważniejszych rozstrzygnięć.
gol będzie kończyć zapewne te akcje. Trzeba już oddawać rzut. I ten rzut też do kraju Amerykanki jest nieskuteczny. Tak grała 1-1 Diana Jakubowicz, pomagała Kurki Kreffers. No i ta pomoc skończyła się przewinieniem Holenderki, już drugim faulem tej zawodniczki w tym spotkaniu. Próba ratować tę sytuację Kurki Kreffers. Całe fakty z takim, że jeszcze nie minęły 2 minuty tego spotkania, a Holenderka ma jeszcze 2 przewinienia. Wiele skuteczna na polu. Oba rzuty są skuteczne. Znów będzie grał się Diana Jurkowicz i Jane Parker. To na pewno bardzo ciekawy pojedynek będzie w tym spotkaniu. Tym razem górą Jane Parker, bowiem Jurkowicz po prostu nie był. Erik, do końca jest skuteczny, jest zbiórka Tijana i wykonuje już Charlie Zolnar, wam napędza akcję rozdawania, ale z tej kontry już nic nie ma. Tania Perez-Koris, przyjmuje Robinskiene, będzie mijać Perez-Ko, ale no nie minęła, nie udało się minąć Hiszpance, dużo wyższy od siebie walki, ale ponowiła tę akcję. Same kontry Hiszpanki i duża radość tej zawodniczki. Pierwszy tempie się nie udało, no ale szczęśliwie pista spalono Perez. I są punkty i mamy remis 4-4. Robuczkiene daleko poszło, zaczęła tę akcję. Znalazła drogę do kosza. Hiszpański pojedynek Perez z Rodriguez, no ale prosiła się sama o tego bloka Hiszpanka. Weszła pod biodry Robuczkiene, ta dużo wyższa, nie miała większych problemów z zablokowaniem Tani Perez. Ma zasłona od Diany Ajdukowicz, odegranie do Kariny Szybały. No i będzie kilka dla krytykowanych. Nie dotknęła piłki konstrukcji, kosza nie była, gra przerwana. No i z tego jest kontra Wiślaczek. Na szczęście dla Szczęsny, przestrzeliła Magdalena Zietar. Szczęsny Zolnerman, jeszcze raz. Penetracja pod kosz, prowadzi Diana Majdukowicz, ale Magdalena Zietar bardzo dobrze to przeczytała. Dobrze przesunęła się w obronie i przechwyciła piłkę. Można już chciało z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że tak dzisiaj pali, a w roku po raz kolejny mamy komplet publiczność. Jak dla Wrocławia rozpocznie się ten drugi, to oni by chcieli już świętować dzisiaj mega, ale nawet nie myśli o tym dzień partner, aby ułatwiać zadanie koszykarkom Śląskim. Czteropunktowe prowadzenie Śląskim. Przepraszam, oczywiście Wisła Kampak. Diana Ajdukowicz. Nie ma punktów, jest zbiórka ofensywna tej zawodniczki. Jeszcze raz Ajdukowicz. Nie ma przewinienia. Dobre Robeskiene, będzie sytuacja rzutu sędziowskiego. Strzałka wskazuje, że grę będą kontynuować wrocławianki. Jeszcze sekund na akcję, Śląsk Wrocław. 8 sekund do końca akcji, Karina Szybała. Kurki Kreffers zmuszona do rzutu. Zalecznika boiska i to 3 punkty Kurki Kreffers. Rację Wisła Kampa Kraków, Monika Rik. Obok Karina Szybała, teraz Leonard Rodriguez, szybka decyzja. Dobrze zostawia Kurki Kreffers, ale nieszczęśliwie ta piłka padła w ręce Monika Rik.
trenera Komisji Rosyjskiej oddelegował do rozgrzewki Eileen Kulaku, jak mieszka mając. Tymczasem Turki Krefer 7-1 z Giedry, ale Turkiela w prawą stronę. Zagrała Holenderka, nie zdobyła punktów, ale był faul, jest korzyść w tej akcji już właśnie z Wrocław. Wspomniana Majewska jest już w strefie zmian, no ale ona będzie na parkiet. To tyle po rzutach Turki Krefer, bo to Holenderka będzie zmieniona u zawodniczków. Turki Krefers, można powiedzieć niestety, z problemami najmniej wolnych, ze stałymi problemami, trafia średnio po drugi rzut, no i ten drugi w tym przypadku jest skuteczny. Jest już na boisku także Elia Nikulaku, która zastąpiła Karinę Szybałę. Selina Dikulaku będzie utrudniać życie Moriciewicz. Rozpoznanie Krzysia Przylonu w Rodriguez. Agnieszka Majewska, Majewska korzystają to Krakowianki nie do końca. Bo nie udało się zdobyć punktów w Chain Parker, ale jeszcze wygraje na obwód. Wygraje Real Rodriguez. Powiększa prowadzenie Wisły Kalpak do 5 punktów. Fiala Iwetowicz. Dokierowała do linii, okresztym razem Giedrę Robyczkinę do środka. Taki półhak w wykonaniu setki nieskuteczny. Daleko odkoszaczyłem Parkera, a pod obręczą już tam upychała się Giedrę Robyczkinę. Piłka do niej nie dotarła, ale nadal będzie kontynuacja akcji. Wisły tam 14 sekund jeszcze na dogranie tej akcji. Teraz Chain Park będzie chciała grać 1-1 z Kijaną Majdukowicz. Bardzo efektowne, może nie efektowne, ale warto docenić to zagranie Chain Parku. Pokazała swoje atuty w tej akcji. Dania Perez, szybka decyzja o rzucie. Nieskuteczne. 7 punktów przewagi Wisły Kalpaki, posiadanie gości. Ważne teraz, żeby Wrocławianki obroniły tę akcję. Moritari znów zamiana Krysia. Jest jednak Giedra Robyczkiewę. Oj. Są punkty dla Wisły Kalpak Kraków. O czas prosił trener Arkadiusz Rosimbolem. Nie minęło 7 minut tego spotkania, a goście już prowadzą 9 oczkami. Naturalna reakcja trenera, aby ten mecz za szybko nie uciekł Wrocławiankom. Aby Wisła Kalpak nie złapała jeszcze lepszej serii punktowej. Aby nie trzeba było odrabiać się dużych strat. W Wrocławiu występują też grupy White Kids Cheerleaders, a w Bydgoszczy równocześnie trwa drugie spotkanie finału Energa Basket Ligi Kobiet, który Martego mierzy się z CCC Polkowice. Na razie przyjezdne prowadzą 30-22, a tylko wspomnę, że wczoraj Polkowiczanki także wygrały. Tam rywalizacja toczy się do 3 zwycięstw. Jest w drużynie wrocławskiej po tym czasie Marisa Kastanek. Bez zmian z kolei piątka Wisły Kalpak. Szarbizol Norman po zatrzymaniu. Jeszcze tam był chyba blok. Giedry Labyskiemy stąd. Piłka nie doleciała do kosza nawet. I teraz Maxio Wisły Giedry Labyskiemy. Jest Chain Parker. Ona w Krakowie dała bardzo dużo swojemu zespołowi. Teraz Giedry Labyczkiewę. I już 11 oczek przewagi Białych Gwiazd.
Elina Tikulaku indywidualnie jest przy Magdaleny Świętary. To dopiero drugi faul zespołowy. Przyjezd. Marisa Kastanek indywidualnie. Drugi balem wybrała sobie Amerykanka. No ale są punkty, to pierwsze punkty Amerykanki bodajże od trzech spotkań. Ostatnie trzy mecze tej zawodniczki w playoffach średnio udane, by nie powiedzieć słabe, ale teraz dobrze rozpoczęła swój pobyt na boisku, zdobywając dwa punkty. Przewidzenie Agnieszki Majewskiej. Dwa rzuty wolne wykona za chwilę Czerwem Parkiem. Ona w tym pierwszym meczu obraz w Krakowie zdobyła aż 32 punkty. Z kolei w drugim meczu sezonu zasadniczego przeciwko Wrocławiankom 27 oczka na jej koncie. Także duży problem ekipy Ślęzy z zatrzymaniem tej zawodniczki. Rzuty Czerwem Parkiem skuteczne, 6 oczek na jej koncie i 21 do 10, drogi Stefan pod Kraków. Marisa Kastanek za 3 punkty. No jest! Jest kosz Amerykanki. Teraz ona w tym trudnym momencie wzięła na siebie dwie kolejne akcje, które przyniosły Ślęzie 5 punktów. Przewidzenie daleko od piłki. Właśnie Marisy Kastanek. Jest już to piąte przewidzenie zespołu, więc kolejny raz rzuty wolne będą wykonywać Wiślaczki. I jeszcze raz wykona to Czerwem Park. Bezbędna na razie dalej niż tu wolny Czerwem Park. Jest to 8 punkt na końcu tej zawodniczki. Teraz na 3 niskie zawodniczki Ślęza Wrocław. Jest Szarni Zolnogman, Marisa Kastanek, Elina Dikulaku. Potencjał ofensywny tego tercetu jest olbrzymi. I teraz Elina Dikulaku jakby nie chciała tego potwierdzić. Nieskuteczna, nieudana akcja Łotyszki. Szukanie pod koszem Czerwem Parkiem, teraz piłka w rękach Magdaleny Ziętary. 8 sekund do końca akcji. Labuckiewę zablokowana przez Agnieszkę Majewską. I jeszcze piłka dla Ślęzy Wrocław. Agnieszka Majewska w pierwszym spotkaniu z Wisłą Kraków bardzo pomogła zespołowi. Zdobyła 8 punktów, miała 3 przechwyty, 3 bloki. Jeszcze raz udowodniła, co znaczy doświadczenie. Faza playoff, tak się zwykło mówić, to czas weteranów. Agnieszka Majewska udowodniła to w pierwszym meczu w Krakowie. Teraz wzięła na siebie ten rzut, ale piłka nie doleciała nawet do obręczy. Leonor Rodriguez, są kolejne 2 punkty, 10 punktów na koncie tej zawodniczki. Jana Ajdukowicz, jest przewinienie Giedry Rabyskiewe, drugi faul tej zawodniczki. Nie może się z tym pogodzić. No, ale fakt jest taki, że Diana Ajdukowicz za chwilę stanie na linii rzutów wolnych. Jest oczywiście zmiana za Giedry Rabyskiewe. W jej miejsce Niemka Sonia Greinacher. Thank you.
Kiara Jutkowicz przestrzeliła drugi rzut wolny, no ale zasiek ramy Agnieszki Majewskiej pozwolił zebrać piłkę wrocławiankom. Próbowała po raz kolejny Marisa Kostanek. Jest jeszcze jedno ponowienie akcji. Pomogła jeszcze raz Agnieszka Majewska i jej długie ramiona. Szawizo Norman. Majewska szukała teraz Tijana Edukowicz, taka piłka wydaje się, że dla Ślezy, no ale nie, oczywiście, błąd 24 sekund. Strata zespołu wrocławskiego. Kilka sekund do końca tej kwarty, a więc maksymalnie długo będą grać teraz krakowianki. Szeroko rozstawione z piłką Monitoring. Sonia Grajna, Chen Parker, chciała rzucać, chyba nie wiedziała o tym Chen Parker, bo na pewno nie wiedziała Katarzyna Suknerowska Kaczor, bo to w jej rękach była piłka, gdy kończył się czas pierwszej kwarty. 25 do 14 po 10 minutach dla Białej Gwiazdy. Tylko nadmienię, że trzecie spotkanie, ewentualne trzecie spotkanie tej walki o brąz jest zaplanowane na najbliższą niedzielę, już pojutrze. No ale by to trzecie spotkanie doszło do skutku, konieczne jest dzisiaj zwycięstwo Wisły tam pod Kraków. Czekamy w statystyki po tej pierwszej kwarcie. Na razie bardzo dobra skuteczność z gry. Wisły Tarnów 63%. Bezbłędne dla linii rzutów wolnych przyjezdne. 6 na 6 z linii. Tymczasem skuteczność z gry wrocławianek to zaledwie 27%. Tylko 5 rzutów z 18 oddanych było skuteczne. Są już koszykarki gotowe do rozpoczęcia drugiej kwarty. Po stronie gości mamy Monitę Reed, Katarzynę Sutkarowską-Kaczor. Jest także Lover Rodriguez. Sonia Grajnacher oraz Chen Parker. Piątka Ślęzy to Elina Dikulaku, Karina Szyba, Marisa Kastanek, Kurti Treffers i Agnieszka Majewska. Wolna Katarzyna Suknerowska, Kaczor i otwiera drugą kwartę 3 punktami dla Wisły Kampak Kraków. Niegotowe w ogóle wrocławianki na to, co się wydarzyło w tej pierwszej akcji Wisły w drugiej kwarcie. Teraz próba was. Pół dystansu Kurti Treffers. Już w końcu Wisła Kampak. Leonor Rodriguez. Będą punkty. 30 do 14 prowadzi Wisła Kampak Kraków. Już 16 oczek straty wrocławianek. Czym odpowiedzą teraz koszykarki Ślęzy? No, jest celny rzut o 3. Emil Nikolaku. Chociaż tyle. Jeszcze współpraca z Chen Parker, jeszcze odegranie do Soni Grajnacher, skuteczna Niemka. I skuteczny cały zespół Wisły Kampak. 32 punkty zdobył ten zespół. Śleza teraz bezczarnie z Elnorman. Co wymyślą wrocławianki? Jeszcze raz Elina Dikulaku. No ale sprytnie teraz w obronie Morita Reed wyjęła piłkę z kozła łotyszce. Już kończy błąd Kroków. Tak
jest błąd kroków Leo Rodriguez. Mimo, że teraz nieudana akcja Krakowiana Kochas, prosi trener Arkadiusz Ruś. To druga przerwa tego szkoleniowca w pierwszej części spotkania. Zaglądamy do Bydgoszczy, tam minuta i 12 sekund do zakończenia spotkania. CCC prowadzi 37 do 30. Przypomnę tylko, że CCC Polkowice w półfinale ograło Wisłę Kampak Kraków bardzo łatwo, 3 do 0. Ślęzo natomiast stoczyła 5-meczową rywalizację z Artego Bydgoszcz. Po dwóch mistrzynie Polski z 2017 roku prowadziły 2 do 0, ale powrót do gry bydgoszczanek był w doskonałym stylu. Trzy kolejne mecze Artego wygrało i dziś walczy o złoto. Ślęza mierzy się z Wisłą Obrąz. Nadal odpoczywa Szarnizol Norman, bez tej zawodniczki Ślęza. Na Nikolaku długo kosztuje piłkę, nic na razie nie wychodzi z tej akcji. Teraz Marisa Castano, Korki Treffers. No ale do kosza na Bambolechy, trzeba rzucać. Rzucała Karina Szybała. I już w akcji Wisła Kampak. Moriteris. Odegranie do Chen Bankerka. Bardzo łatwo znalazła drogę do kosza. Kolejne punkty tej zawodniczki. Marisa Castano. No to są indywidualne akcje. Na szczęście skuteczne. 7 punktów na koncie Marisy Castano. Tymczasem Morita Reed. Było blisko punktów, ale już w akcji Ślęza Wrocław. Jest kontra. Jest faul. Ale czy będą punkty? Na linii rzutów wolnych Courtney Treffers. To jest Charlie Norman. Zastąpiła Marisę Castanek. Courtney Treffers do tej pory 4 punkty. Pamiętamy tę trójkę z rogu boiska, no i jedno oczko z linii rzutów wolnych. Jest także i teraz skuteczny rzut Holenderki. Ale wciąż daleko do Wisły. 14 oczek strat. I tyle pozostaje po drugim rzucie. Kurki Treffers. Sonia Gleinacher teraz przeciwko Kurki Treffers. Obróciła się. No i są punkty. Podkreślę to jeszcze raz, bardzo dobra skuteczność Krakowianek w tym spotkaniu. Szadi Zolnowi. Jest Kutu Treffer z daleko od kosza. Jest penetracja tej zawodniczki. Nie do ciągnięty ten rzut, jeszcze walczy Kutu Treffer. No i wyręczyła te punkty Kutu Treffer, ale tak też trzeba. Trzeba się bić pod kosza. Teraz strata Wisły Kampak Kraków. Niedokładne podanie do Sony Grajna. I Niemka opuści teraz parkiet w jej miejsce Giedrę Labuckiego. Odcina teraz od podania Inna Dikulaku. Co myśli Szarni Zolnorman? No niewiele mogła wymyślić. Rzut po zasłonie z pół dystansu, efekty Państwo widzieli. Szarnizol Norman wciąż bez punktów dla zawodniczki. No i
piłka w rękach Czechparcia, co zagrożenie dla Śląsku Wrocław, dobrze teraz w obronie Tijana i Dukowicz, ale jeszcze będą kontynuować akcję przyjezdni. Tak, zegar zredukowany oczywiście do 5 sekund. Nie przejęły piłki tak naprawdę wrocławianki. Będzie kontynuacja akcji Wisły Kanty. Czechparcia, tak, musiała rzucać nieskutecznie, a tylko wspomnę, że w Krakowie raz co rzutem za trzy skarciła wrocławian. Diana Ajdukowicz, no ale będzie chciała teraz pomóc zespołowi, ale domaga się faulu od sędziego tego spotkania. Jest w kontrze już Wisła, jest przewinienie Karin Szybały. Oczywiście Leonor Rodriguez wykona dwa rzuty wolne. Na koncie Leonor Rodriguez jest to 8 punkt. Ona i Chain Parker to na razie najostrzejsze żadła krakowskich gwiazd, białej gwiazdy. Na razie trochę bezradne są wrocławianki w tym starciu. Niewiele wynika z ofensywnych akcji Śląsku Wrocław. I teraz jeszcze strata Eliny Dikulaku. Biegnie na kosze, Magdalena Ziętara z łatwością zdobywa 39 i 40 punkt dla Wisły Kanty. Nie tak wyobrażali sobie kibice Wrocławiu to spotkanie. Alina Dikulak. Niewiele wynika z tych akcji Śląsku Wrocław. Rzut Szarni Zol skuteczny. Pierwsze punkty tej zawodniczki. No ale to też niewiele było dobrego w tym ataku Śląsku. Tylko ten rzut tak naprawdę. I teraz Chain Parker. Jest strata tej zawodniczki. Wraca na parkiet Marisa Kastanek. Jest także po raz pierwszy dzisiaj Klaudia Zostowska. A przy piłce Szarni Zolnoki. Marisa Kastanek. Jest Diana Ajdukowicz z pół dystansu. Przydała się teraz Klaudia Zostowska. Karina Szybała. Znów szukają rzutów za trzy wrocławianki. Tymczasem w kontrze po raz kolejny Leonor Rodriguez. 17 oczek straty Śląsku Wrocław. Szarni Zol Norman. Jest przewinienie Katarzyny Szczupnowskiej-Kaczor. W końcu jakaś akcja zagrana do kosza Szarni Zol Norman. Jest na parkiecie podobnie Tania Perez. Jest także Kiedry Robyckiemia, więc odpocznie chwilę Chain Parker. I znów przydała się Klaudia Zostowska. Dwie ofensywne zbiórki tej zawodniczki. Teraz ma przewagę wzrostu od Moritowita, ale indywidualnie zagrała Szarni Zol Norman. No i znów kontra krakowianek. Nie mogą zatrzymać tych kontr wrocławianki. 44 punkty na koncie Wisły Kampak, a do zakończenia drugiej kwarty jeszcze 3,5 minuty. Jest teraz Klaudia Sosnowska przeciwko Ziętarze. Jest pomoc Labuczkiele. No i znów niewiele wynika z tej akcji Śląska. Znaleziona Marisa Kastanek. Ale kolejny rzut dystansowy nieskuteczny.
Jak tak dalej pójdzie, to ten mecz będzie rozstrzygnięty w pierwszej połowie. Magdalena Ziętara. Ponad 20-punktowe prowadzenie Wisły Kalpa Kraków. Cieszą się kibice z Krakowa. I mają powody. Bo dzisiaj przewyższają o klasę Śląsk Wrocław. Sosnowska. Co wymyśli Sosnowska? Będzie grać do kosza, nie ma błędu kroków, a jednak jest. Oczywiście. Dostrzegli to sędziowie. Teraz kolejne zmiany w zespole wrocławskim. Szuka optymalnego ustawienia trener Arkadiusz Rosin, no ale dzisiaj nie bardzo w czym ma wybierać. Jest przewidzenie ofensywne Giedrę Labeckienę. To będą mieć wrocławianki. Teraz znów Ślęza bez Charlize Norman i znów próba rzutu za trzy Eliny Dikulaku. No tak mogą sobie rzucać ustawianki, ale jak nie wpala do kosza, to efekt jest jaki jest. 27 oczek przewagi Wisły Kompakt Kraków. Teraz do kosza Marisa Kastanek. Będą dwa rzuty wolne dla tych zawodniczych. Mówiłem o tych słabych występach Marisy Kastanek w trzech ostatnich meczach playoffu. Ona dziś jest jedną z najlepszych zawodniczek Ślęzy. Warto jednak wspomnieć, że ta zawodniczka przez prawie dwa miesiące nie trenowała z powodu kontuzji. Wróciła podczas rywalizacji w ćwierćfinale playoff z Energią Toruń. Wtedy błyszczała. Zdobywała na świeżości wiele punktów, ale kolejne mecze już z Artego Bydgoszcz i ten ostatni z Wisłą Kampak Kraków niezbyt udane. Teraz przegrała w obronie z Moritą Ritz. Z łatwością Morita Ritz zdobyła kolejne punkty. Sosnowski. Jeszcze raz za trzy. Ale dzisiaj absolutnie nie ma strzelb w zespole wrocławskim. Zostawiona bez opieki Sonia Greinacher. Dużo szczęścia chciałem powiedzieć, że miały wrocławianki, bo nie trafiła z bardzo dogodnej pozycji Sonia Greinacher, ale znalazła się Chain Park. Teraz strata Liny Dikulaku. Jeszcze jedna kontra Magdaleny Ziętary. To już jest program, proszę Państwa. To jest nieprawdopodobne, jak dzisiaj słabo wygląda Śląza Wrocław. Niebywałe, jak przez dwa dni zmienił się zespół wrocławski. Teraz jeszcze przewinienie ofensywne. Smutno zrobiło się w hali AWF. Szkoda tych kibiców. Trener Arkadiusz Rusin już przepraszał ich po piątym meczu półfinałowej rywalizacji z Artego Bydgoszcz. Dziś znów będzie musiał tłumaczyć swoje zawodniczki z fatalnego występu. Sekundy do zakończenia pierwszej połowy. Wraca na parkiet Charlize Norman. Marisa Kastanek, 10 sekund do końca akcji. Całe myśli Kastanek, indywidualnie. No nieskutecznie, Marisa Kastanek jest na parkiecie w zespole krakowskim. Klaudia Niedźwiecka po raz pierwszy w tej rywalizacji obronowała medal. No ale trener Krzysztof Szczęsny może sobie pozwolić na to. 25 punktów przewagi jego zespołu i jeszcze jedna ofensywna akcja. Mogą faulować wrocławianki i to czyni
Charnisol Norman. To przywgnienie jeszcze bez konsekwencji. Dopiero trzecie zespołu w tej kwarcie. Wyciąga teraz jeszcze z ławki rezerwowej, które ruszy James Ndibe. Ale jeszcze czas dla gości. Z pewnością ta zmiana to wejście James Ndibe tylko po to, żeby sfaulować, żeby oszczędzić przednienia ważniejszych zawodniczy. No ale to dopiero po przerwie na chwilę. Sekundy do przerwy. Co po tym czasie dla trenera Krzysztofa Szewczyka zaprezentuje Wisła Kampot Kraków? Piłka oczywiście do Mority Ritz. Nie udało się sfaulować jeszcze Mority Ritz. No, dopiero teraz może trochę nawet spóźniony gwizdek sędziego. Będą miały jeszcze sekundę i 40. I 40, przepraszam, na dokończenie tej akcji. Pokazuje teraz trener Kariusz Rusin. Przekazanie krycia na każdej zasłonie. Leonor Rodriguez zdoła oddać rzut, ale rzut był nieskuteczny. Ale i tak krakowianki w dobrych humorach schodzą na przerwę. Prowadzą 52 do 27. Wracamy do hali OWF-u za kilkanaście minut.
na moment rozpocznie się druga połowa spotkania. Śledzę Wrocław z Wisłą Kraków. To drugie starcie o brązowy medal na basket ligowy. Po pierwszym Śledza prowadzi 1-0, ale dzisiaj Cezny zagra znacznie gorszych nastrojach, wręcz fatalnych nastrojach. Po 20 minutach drugiego spotkania Wisła Karpat prowadzi 52-27 i na razie nic nie wskazuje na to, aby dziś miała zakończyć się ta rywalizacja o brązowy medal. 25 punktów straty Śledzy. Ta druga połowa to będzie godzenie się z przykrą, bolesną porażką, czy jednak jeszcze abdykujące już Polski podejmą walkę. Pierwsza akcja Kurti Treffers. Są punkty Holenderki. Trzeba teraz dobrej obrony. Wręcz bardzo dobrej, rewelacyjnej, no bo w pierwszej to poczynam defensywnych Śledzy w zasadzie nie było. Teraz błąd kroków, a nie przepraszam oczywiście, błąd 3 sekund ujęcia Parka. Te pierwsze minuty drugiej połowy to będzie czas, który może jeszcze dać nadzieję Wrocławianom. Jeśli one odrobią w kilka minut sporo punktów, to wynik będzie otwarty. Wtedy na pewno kibice uwierzą, włączą się do dopingu. Jeszcze raz krótki trafers, będzie kończyć tę akcję. Musi rzucać, kończył się czas. No ale to nie jest zawodniczka, która musi, która powinna kończyć akcję rzutami za 3 punkty. Tym samym odpowiada Chen Park, ale skutecznie. Już 17 punktów tej zawodniczki. Szybka odpowiedź Szarni Zolnormand. Szczęśliwie będzie kontynuowała ta akcja, bowiem piłkę na oczy biła Chen Park. Dania Perez wzdłuż linii końcowej. Jest przewinienie. Morita Reed niezadowolona z tego faktu rozgrywająca Wisłę. Akcja na Śledzy Wrocław. Szarni Zol. To jest Karina Szybała. Teraz Diana Idukowicz. 4 sekundy do końca akcji. Odegranie jeszcze do Kariny Szybały. O, ta dzisiaj nadal bez punktu. A Chen Parker jeszcze raz dewastuje pod koszem Wrocławian. 15 punktów w tej zawodnicy. Jeszcze strata teraz Wrocławianek. Dziwi się Hiszpanka, ale czemu się dziwił? Przecież nikt z Wisły nie dotknął tej piłki. Jest na parkiecie ponownie w tym spotkaniu Agnieszka Majewska. Magdalena Zitara. Dzisiaj przewinienie. Tani Perez. Hiszpanka jeszcze ma ochotę na dyskusję z sędzią. No to oczywiście nic nie zmieni. Jest na parkiecie po raz pierwszy dzisiaj. Nie po raz pierwszy w tej rywalizacji obrony Zuzanna Sklepowicz. Piedra Labuskiene, za długo trwała ta akcja Wisły Karpat-Kraków. Nie jest na parkiecie Zuzanna Sklepowicz, ale ona na pewno nie odmieni losów tego spotkania. Przynajmniej nie w pojedynkę, bo dzisiaj zespół wrocławski nie funkcjonuje jako całość. Kurti Treffers.
mogła być pierwszą zawodniczką, która zawodniczką Ślęzy, która będzie miała dwucyfrową zdobyć. Jeszcze nie teraz. Czasem zostawiona Leonor Rodriguez. No dużo szczęścia teraz dla Wrocławian. Jest Zuzanna Sklepowicz. No i blisko pierwszej straty to zawodniczka. Teraz rzut tej zawodniczki. Nieskuteczny. Spokojnie teraz w ataku Moritan. Może aż za spokojnie, bo teraz blisko straty i będzie 6 sekund na dogranie tej akcji. Jest na parkiecie zespołu Ślęzy Elina Nikulaku, odpoczywać będzie Tania Perez. No dużo będzie zapewne tej rotacji w zespole trenera Arkadiusza Rosina. Tutaj cudu raczej nie będzie, a przecież już pojutrze mecz numer 3. Może zbyt na wyrost są te moje opinie, ale niewiele jest przesłanek ku temu, by wierzyć, że Ślęza odrobi już prawie 30-punktową stratę. Trochę to spotkanie przypomina ostatni mecz poprzedniego sezonu, wtedy deklasacja również nastąpiła, tyle że drugiej strony. Ślęza w piątym decydującym meczu o złoto nie dała najmniejszych szans Wiśle Kampak Kraków. A teraz Leonor Rodriguez i już 30 punktów straty Ślęzy Wrocław. Agnieszka Majewska, znów próba z pół dystansu. No i skutecznie Agnieszka Majewska otwiera swój dorobek punktowy w tym spotkaniu. Czyli park jeszcze odegranie do Kiedry Rabuckiene. Stara się teraz napędzić akcję Elina Dikulaku. No mało tych punktów skończył, w ogóle mało punktów na koncie Wrocławianek. Teraz wejdzie na parkiet Jenis Diba. To już też zmiana, która ma oszczędzać siły najważniejszych zawodników. Smutne nastroje wśród kibiców wrocławskich. Przykro się patrzy na ich zasmucone miny. Zuzanna Sklepowicz. Elina Dikulak. Nadal nie ma pozycji szutowej. Teraz Zuzanna Sklepowicz. Nie. Punkty w tym spotkaniu. Leżą na opadkach w tym spotkaniu już wrocławianki. Zakończenia trzeciej kwarty, tymczasem Bydgoszczy, tam przypomnę, drugi mecz o złoto. Po trzech kwartach Artego remisuje z CCC Polkowice 45-45. Na pewno poziom emocji Bydgoszczy jest nieporównywalnie większy do tych, które mamy tutaj we Wrocławiu. Charlie Norman rozpoczyna kolejną akcję Ślęzy Wrocław.
Charizard level indywidualny, nieskuteczny ten rzut Amerykan. Ileż razy już dzisiaj przyszło mówić nam, że jakaś akcja Shenzi jest nieskuteczna lub nieudana. Przegranie Charizard Norman, drugie w tym spotkaniu. Jest gotowa do zmiany Marisa Kastanek. No i właśnie Charizard Norman opuścił parkiet. Marita Reut dzisiaj 6 punktów, jest już 7. Dwa razy więcej punktów, ale w tym momencie prezydent od swoich wyborów. 62 do 30. Stara się przyspieszać akcję Elina Kukulak. Są dwa punkty tej zawodniczki. Jeszcze kibice starają się pomóc. Krzyczą defense, defense, ale dziś obrony Ślęzy praktycznie nie ma. A i na życie krakoganki są bardzo skuteczne. Jest Kastanek. Nie zdecydowała się na szczyt indywidualnie. I 11 oczek na koncie tej zawodniczki. W odpowiedzi Sucharowska Kaczor. Jest jeszcze przewinienie w walce o zbiórkę. Faulowała Chain Parker. Dopiero pierwsze przewinienie tej zawodniczki. Sezon dla Ślęzy Wrocław. To jest 44 mecz tej drużyny, biorąc pod uwagę rozgrywki ligowe, Puchar Europy, Puchar Polski. No i to nie będzie ostatni mecz we Wrocławiu. Będzie mecz numer 3 z Pisząstan Podkrad. Teraz Morita Ritz jeszcze zebrała po sobie i będzie jeszcze jedna akcja Wisły Kampaskiem. Labuczkiene przeciwko James Ndiba. Jest dużo wyższa. Giedra Labuczkiene faulowała James Ndiba. Niebywała jest metamorfoza zespołu z Wrocławia. Oczywiście bardzo negatywna metamorfoza. To nie jest pierwsza sytuacja w tym sezonie, bo już takie wzloty i upadki zespołowi z Wrocławia zdarzały się już dosyć często. W Krakowie trzeba będzie jeszcze raz wnieść się na szczyty swoich umiejętności. Tymczasem dograjmy jeszcze to spotkanie. Kolejna strata Ślęzy Wrocław. Sonia Greiner, nie było przewinienia na tej zawodniczce. Trefis. Będzie grać się na jeden, nie? Jeszcze Nikulak. Ona na pewno będzie kończyć już tak. Są dwa punkty, które poprawiają statystyki Łotyszki. 7 oczek na koncie tej zawodniczki. Jeszcze jedna szansa na Eliusztów Wolki. Wraca na parkiet Diana Ajdukowicz. Zastępując Dzienis Libę.
Kurtowicz. Serka jeszcze raz. Nie zgadza się z decyzją sędziego. To częsty obrazek niestety. Ale było przed nim. Wykorzystuje oba rzuty wolne. No i ponownie 30 punktów straty Śląskiej Wrocław. Jest przewinienie ofensywne, a więc kolejna strata Śląskiej Wrocław. Faulowała Marisa Kastany. Nieprawidłowa zasłona tej zawodniczki, trzecie przewinienie. Już mniej niż 2 minuty do końca trzeciej kwarty. Ona najczęściej ma piłkę w rękach w tych ostatnich minutach. A że zdarzają się straty, to już kibice z Wrocławia wiedzą doskonale. Diana Ajdukowicz. Blisko kosza, jeszcze tam pomagała Giedrę Rabickiewę. I 8 sekund będą miały na dogranie tej akcji koszykarki z Wrocławia. Kastanek musiała rzucać, kończył się czas. Jeszcze będzie jedna akcja ofensywna Śląska. Marisa Kastanek. Oczywiście kolejna strata. Strata bardzo głupia, otwierająca drogę do kosza tych Grekowianów. To już tak naprawdę nie ma większego znaczenia, bo ten mecz Wisła wygra. Ale warto, żeby jeszcze Wrocławianki parę udanych akcji dzisiaj zaprezentowały, aby podbudowały się przed tym trzecim meczem. Cóż z tego. Naprawdę brak tutaj możliwości czegoś dobrego, mówienia czegoś dobrego o grze Śląskiej Wrocław. Indywidualnie Szarni Zolnorma. Kończy się trzecia kwarta. Wisła prowadzi po niej 70-38. A na parkiecie Whitecats Cheerleaders. Jest w łatwej sytuacji teraz trener Arkadiusz Rusi. Cóż on może powiedzieć swoim zawodniczkom? Gdy na 10 minut przed końcem spotkania przegrywają 38-70. To na pewno ostatni mecz w tym sezonie w hali AWF-u. Szkoda, że tak złe wrażenie koszykarki reprezentujące żółto-czerwone barwy Śląskiej Wrocław. Tak złe wrażenie pozostawią na kibicach. Oczywiście jeszcze
Mecz numer 3 w Krakowie. Nie odbierajmy wrocławiankom szans i nadziei na to, że brązowy medal może trafić do Wrocławia. Klaudia Sosowska i Tijana Idukowicz. Taka piątka. Ślęzy zacznie czwartą kwartę. Po stronie Wisły Katarzyna Suknarowska Kaczą, Leonor Rodriguez, Magdalena Zintara, Sonia Greinacher oraz Gedra Labyczkę. Jeszcze jakaś dyskusja między sędziami. A, chodziło o to, kto rozpocznie grę w tej czwartej kwarcie. Posiadanie będzie po stronie krakowianek. Teraz Katarzyna Suknarowska Kacz. Jest to rozgrywająca tej klasy co Morita Ritz. No ale co ciekawe, dzisiaj trener Krzysztof Szewczyka nie razu nie skorzystał z Tamary Radoczaj, kolejnej rozgrywającej Wisłę Karpatka. Ma przewagę pod koszem Giedrę Lobeckienę, ale nie wykorzystują tego krakowianki. Indywidualnie Magdalena Zintara. No nic nie dzieje się w ataku wrocławianek. Nic. Kolejna strata. Czasem Klaudia Sosnowska i choć minęła Giedry Labyczkiene, to nie potrafiła wykończyć tej prostej sytuacji, tego prostego rzutu. Zientara, 5 sekund do końca akcji. Musi kończyć Magda Zientara tę akcję rzutu. Szarni Zolnorma. Przebiegła pod koszem. Teraz znalazła Karina Szybałę. No i Karina Szybała zdobyła pierwsze punkty w tym spotkaniu. Karina Szybała już od co najmniej kilku spotkań jest pierwszą opcją, jeśli chodzi o polskie zawodniczki w Śląskiej Klasy. Ale dopiero teraz to była pierwsze punkty w tym spotkaniu. Suknarowska Kaczor. Czy wie, że trzeba kończyć? Oszukała rozwiązania indywidualnego tej akcji. No i znalazła przewinienie. Będą dwa rzuty wolne. Kiwają głowami kibice Wrocławiu i ze zdziwienia, i z beznadziei. Myślę, że niezrozumiała jest dla nich sytuacja i to, co oglądają dzisiaj w wykonaniu koszykarek reprezentujących Ślęzę Wrocław. Parkiet Agnieszka Majewska. A na tablicy już 30 punktów przewagi Wisły Karpat Kraków.
8 sekund do końca akcji. Charnisol Norman indywidualnie zdobyła punkty, ale dopiero tych punktów na swoim koncie ma 5. Jeszcze jedna akcja ofensywna z tych dwóch kroków. 6,5 minuty do końca tego spotkania. Odliczanie wsteczne w hali AWF-u we Wrocławiu. Błąd kroków Leonor Rodriguez. Kolejne zmiany. W Wiśle pojawiła się Morita Reed, w Ślędzie Corti Trafis. Selina Nikulak. Referuje trochę wynik. Zdobyć punktową Ślęzy Wrocław Felina Nikulak. Ale to wciąż nieco zawstydzające 47 punktów. Tymczasem Leonor Rodriguez odpowiada pięknym za nadobne. Dania Perez odrzuciła piłkę daleko od kosza. Skończył się czas, ale wcześniej było przewinienie. Faulowała Leonor Rodriguez. Szarni Zolnorman z linii rzutów wolnych, ale on teraz usiądzie na ławce rezerwowych. I mam wrażenie, że już nie powróci na boisko, aby już rozpocząć budowanie siebie mentalnie, a także odpoczynek ładowania akumulatorów przed trzecim spotkaniem. Tymczasem Giedry Rabyckiene, akcja 2+1. Jak tyle jeden rzut wolny wykona Litwinka w barwach Wisły Karpat Kraków. Gdy w poprzednim sezonie Ślęza zdobywała mistrzostwo, przez całe play-offy towarzyszyło im hasło mówiące o krótkiej pamięci. Tu trzeba szybko zapominać o tym, co się dzieje w danym spotkaniu, bo przecież już lada moment będzie kolejny. Czasu na wyrzucenie z głów tego, co dzisiaj się wydarzyło i co wciąż się dzieje, będzie bardzo mało. Spotkanie numer 3 już w niedzielę w Krakowie. Jest na parkiecie w zespole Wisły Klaudia Niedźwiecka. Teraz Morita Reed, Sonia Greinacher. Kolejna ofensywna zbiórka Wisły Karpat Kraków. Tak naprawdę, gdyby pokazywać błędy wrocławianek w tym spotkaniu, to trzeba byłoby chyba im pokazać całe to
spotkanie, pełne 40 minut. A Magdalena Ziętara, to szczęśliwa kibiców z Krakowa. Jest jeszcze jedna strata Ślęzy Wrocław i kontra zatrzymała tę akcję Magdalena Ziętara, a przecież mogły być kolejne łatwe punkty. Jest przewinienie Tani Perez Torres. Trzeci faul zespołu w tej kwarcie. 3,5 minuty do końca tego spotkania. Na superską kaczę. Jest Greinacher. Klaudia Niedźwiecka. Ona jeszcze bez punktów dzisiaj. Wow. 53 punkty po stronie Ślęzy. Po tym rzucie Klaudii Sosnowskiej. 3 minuty do końca tego spotkania. Sekund do końca akcji. Monitoring. To jest Sukarowska Kaczor. Jest kolejna zbiórka w ataku. Wisły Kampok Kraków. Kolejna udana akcja. I kolejna strata. To jest nieprawdopodobne. Nie wiem, czy teraz... z Wrocławia dominuje smutek, zażenowanie czy złość z tego, co prezentują zawodniczki grające dla Ślęzy Wrocław. Wejdzie jeszcze na te ostatnie fragmenty tego spotkania Zuzanna Skropowicz. Gotowa jest do zmian. Indywidualna akcja Eliny Dikulaku. No i musiła przebijenie. Będą dwa rzuty. Jest 14 punkt na koncie Eliny Dikulaku. To największa indywidualna zdobycz wyszedłem w tym spotkaniu. Jest i 15 oczka. Nikola posiada na ławkę, w jej miejsce Zuzanna Sklepowicz. Jest także holenderska zmiana. Dzielic Diba w miejsce Korki Treffs. Przewinienie ofensywne Klaudii Niedźwieckiej. Półtorej minuty jeszcze kibice Wrocławia będą musieli oglądać to fatalne wykonanie koszykary wrocławskiego klubu sportowego. Swoje indywidualne statystyki w tym momencie Marisa Kastanek. No teraz blisko straty Sukarowska Kaczor. Uratowały się Wiślaczki. Już nawet nie denerwują się kibice, trenerzy.
Ślęzy Wrocław. No ale to trzeba będzie jeszcze raz podnieść morale tego zespołu. Bądź tu mądry, jak to zrobić? Co sztab szkoleniowy może wymyślić w tak krótkim czasie? Bądź tu mądry i pisz wiersze. Kończy się czas. Nawet w tak beznadziejnej sytuacji krakowianki zbierają piłkę. Czy zagrają jeszcze akcję? No chyba zagrają akcję wrocławianki. Zuza Skopowicz. No nic z tego. Kończy się to bardzo przykre dla kibiców koszykówki Wrocławia spotkanie. 58-88. Śledza przegrywa z Wisłą Kampak Kraków. A to oznacza, że w rywalizacji o brązowy medal mistrzostw Polski będzie trzeci mecz. Ten już w niedzielę w Krakowie. Do zobaczenia. Do usłyszenia.